Słuchaj, z tej strony zespół do spraw promocji i wizerunku główca ZHP Mielec. Z okazji zbliżającego się obozu przygotowaliśmy dla Was serię poradników. Dzisiaj zagłębimy się w kwestię umundurowania. Zapraszamy! Mundur należy traktować ze szczególnym szacunkiem. Trzeba też dobrze o niego dbać. Jest on w końcu wizytówką każdego harcerza. I warto, aby był zawsze wyprasowany oraz ładnie pachniał. Jednym z najczęściej popełnianych błędów mundurowych jest robienie z niego choinki. Nam też podobają się kolory i różnorodne przypinki. Ale uwierzcie nam, że kluczem do sukcesu w umundurowaniu jest przede wszystkim prostota. Nie lubisz nosić trepów? A może ich po prostu nie masz? Spokojnie, to nic strasznego. Wystarczy, że zadbasz o czarne trampki. Droga druhno, zawsze związuj włosy do munduru, a jeśli nie masz gumki, pożycz ją od innej harcerki. Kolorowe paznokcie z modą mundurową nie współgrają. Pierścionki, długie kolczyki, ogromne bransoletki i wisiorki także. Dlatego pozbądź się ich, postaw na naturalność i prostotę. Uważaj na wystające koszulki spod kołnierzyka. To naprawdę nie wygląda dobrze. Jeśli już naprawdę chcesz ubrać spodnie, niech będą nimi prawdziwe mundurowe bojówki. Rozciągnęły Ci się już geterki i są za duże? Ściągacze nie trzymają tak jak kiedyś. Co z tym zrobić? Wystarczy, że użyjesz gumki recepturki. I już nie musisz się martwić o spadające getry. Odpadł Ci guzik, a nikt w pobliżu nie ma nitki ani igły? Wystarczy, że załatwisz sobie agrafkę. Ale pamiętaj, aby później doszyć ten guzik z powrotem. Nie wiesz, jak zawiązać węzeł przyjaźni na chuście? Zobacz, to nic trudnego. Poćwicz trochę, a na pewno Ci się uda.